Erste Mose, Kapitel 5. Pierwsza Księga Mojżeszowa, piąty rozdział. Erste Mose 5, Vers 21 bis 24. Pierwsza Księga Mojżeszowa, piąty rozdział, od 21 do 24 wiersza. Henoch żył 605 lat i zrodził Metuszelacha. 65 lat i zrodził Metuszelacha. Po zrodzeniu Metuszelacha chodził Henoch z Bogiem 300 lat i zrodził synów i córki. Henoch przeżył 365 lat. Henoch chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg. Efezjan, kapitel 5. List do Efezjan, piąty rozdział. Vers 1 und 2. Pierwszy i drugi wiersz. List do Efezjan, piąty rozdział, pierwszy i drugi wiersz. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. Vers 8 bis 10. Od 8 do 10 wiersza. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu. Vers 15 bis 21. Od 15 do 21 wiersza. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha, rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Psalm 23. Przepraszam, jeszcze 20-21. Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Psalm 23, vers 4. Psalm 23, czwarty wiersz. Psalm 23, czwarty wiersz. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś ty ze mną, laska twoja i kij twój mnie pocieszają. I szósty wiersz. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Der glaubende Mensch wird in der Bibel in drei Positionen gezeigt. Człowiek wierzący w Biblii jest pokazywany w trzech różnych pozycjach. Wir werden aufgefordert zu stehen. Jesteśmy wzywani, mianowicie, abyśmy stali. Wenn es um unsere Segnungen geht, dann stehen wir darin. Jeżeli chodzi o nasze błogosławieństwa, to my w nich stoimy. Wir denken an Römer 5, Vers 2. I możemy pomyśleć o liście do Rzymian, 5 rozdział, 2 wiersz. Wir stehen in der Gnade Gottes.
My stoimy w łasce Bożej. Jest to cudowna rzeczywistość. Alle erlösten Menschen stehen unter den wohlwollenden Augen Gottes. Wszyscy odkupieni ludzie znajdują się, czy stoją pod okiem Bożym, które spogląda na nich z upodobaniem. Das wollen wir nie vergessen. Nie zapominajmy tego nigdy. Gott im Himmel blickt mit Wohlwollen auf die Seinen. Bóg z niebios spogląda z upodobaniem na tych, którzy są Jego własnością. Dann gibt es eine zweite Position oder Haltung. A jest też i druga pozycja albo nastawienie wierzącego. Das ist ein Laufen, ein schnelles Laufen. To jest szybkie chodzenie. Wenn es um unser wunderbares Ziel geht, jeśli chodzi o nasz cudowny cel, to chodzi o to, abyśmy do niego biegnęli, w jego kierunku. Tam nie powinniśmy się zatrzymywać. I znajdujemy to zapisane w liście do Filipian w 3 rozdziale. Noch ein stärkeres Wort. Der apostoł jagt. Jeszcze mocniejsze wyrażenie. Tam apostoł sam o sobie mówi, że on zdąża albo biegnie. Das ist ein Laufen mit der ganzen Kraft des Lebens. A oznacza to bieg, w który wkładamy całą energię naszego życia. Er läuft einem Ziel entgegen. Gdyż on biegnie w kierunku pewnego celu. Und dieses Ziel ist strahlendes Licht. A tym celem to promieniująca światłość. Und je näher er an dieses Licht kommt, i im bliżej on przychodzi do tej światłości, je heller wird sein Pfad. Tym jaśniejsza staje się jego ścieżka. Und dieses Licht am Ende des Weges. A ta światłość pod koniec tej drogi, das ist die Person des Herrn Jesus. To jest osoba Pana Jezusa. Er spricht davon, dass er läuft zum Kampfpreis. On mówi o tym, że on biegnie, aby otrzymać nagrodę za tą walkę. Und dieser Kampfpreis ist die glorreiche Person unseres Herrn Jesus. A tą nagrodą to jest ta osoba Pana Jezusa w pełni Jego chwały. Aber es gibt eine dritte Position oder Haltung. Ale jest też i trzecia pozycja albo nastawienie człowieka wierzącego. Und von dieser Haltung haben wir einige Stellen gelesen. I właśnie o tej postawie żeśmy przeczytali kilka miejsc. Das ist ein Wandern. To Wandeln. Mowa jest o chodzeniu, o pielgrzymowaniu. Wenn es um die Lebensumstände geht, durch die wir gehen, jeśli chodzi o te okoliczności życia, przez które musimy przechodzić, dann geht es nicht darum zu eilen, sondern sorgfältig zu wandeln. To chodzi o to, aby w nich nie biegać, ale abyśmy ostrożnie pielgrzymowali albo chodzili. Und wir haben einen Mann vor uns, der gewandelt hat in Henoch. A mamy teraz przed sobą męża, który właśnie tak chodził, mianowicie Henocha. Und zwar wandelte er mit Gott. A mianowicie czytaliśmy, że on chodził z Bogiem. Das steht nicht von vielen Menschen in der Bibel. O niewielu ludziach jest tak napisane w Biblii. Es steht noch einmal von Noah. Jeszcze raz jest tak napisane o mężu Noe. Dann werden wir im Propheten Micha aufgefordert, demütig zu wandeln mit unserem Gott. Również i prorok Micheasz był wzywany do tego, aby w pokorze chodził ze swoim Bogiem. Und im Propheten Malachi Kapitel 3. I również w księdze proroka Malachiasza w 3 rozdziale
wird uns der Stamm Levi gezeigt. Pokazane nam jest pokolenie Lewiego. Und Gott sagt, sie wandelten mit mir. I Bóg widział ich, jak oni razem z Nim chodzili, czy pielgrzymowali. Es ist mein Wunsch, dass alle, die hier sind, auch mit Gott wandeln. Takie jest moje wielkie życzenie, aby wszyscy ci, którzy teraz są na tej sali, również też z Bogiem chodzili. Wenn man zwei miteinander wandeln möchten, jeżeli dwoje chce ze sobą iść, dann müssen sie drei Dinge bedenken. To muszą zastanowić się nad trzema rzeczami. Man muss dasselbe Ziel haben. Trzeba mieć wspólny cel. Sonst kann man nicht zusammen wandeln. Bo inaczej nie będzie można iść razem. Wenn meine Frau nach Tschechien gehen wollte und ich nach Polen, jeżeli moja żona by chciała pójść do Czech, a ja do Polski, dann hätten wir nicht zusammen zu euch kommen können. To nie bylibyśmy w stanie dojść wspólnie do was. Man braucht dasselbe Ziel. A więc potrzebujemy tego samego celu. Und wenn wir mit Gott wandeln, müssen wir das Ziel haben, das Gott hat. A jeżeli chodzimy z Bogiem, to musimy mieć ten sam cel, jaki też posiada Bóg. Und Gott hat ein Ziel, die Ehre und Verherrlichung seines Sohnes Jesus Christus. A Bóg ma tylko jeden cel, aby była oddana cześć i uwielbienie Jego Synowi Jezusowi Chrystusowi. Das muss auch dein Ziel sein in deinem Leben. Takim również musi być cel w twoim życiu. Dass der Name des Herrn geehrt wird durch dein Verhalten. Aby imię Pana było uczczone przez twoje zachowanie się. Aber es kommt noch auf etwas Zweites an, dass man zusammen gehen kann. Ale chodzi też i o drugą rzecz, która jest ważna przy wspólnym chodzeniu. Man muss denselben Weg gehen. Musimy iść również tą samą drogą. Wenn meine Frau über Frankfurt nach Polen gewollt hätte und ich über Wien. Jeżeli moja żona chciałaby do Polski dojść przez Frankfurt, a ja chciałbym dojść do Polski przez Wiedeń, dann hätten wir nicht zusammen gehen können, obwohl wir dasselbe Ziel hatten. To nie moglibyśmy iść wspólnie, pomimo tego, że mielibyśmy ten sam cel. Wir müssen denselben Weg mit Gott gehen. A więc musimy iść z Bogiem tą samą drogą. Und der Weg Gottes ist schmal. A droga Boża jest wąska. Wenn wir einen breiten Weg gehen wollen, dann können wir nicht mit Gott wandeln. Jeżeli chcemy iść szeroką drogą, to nie możemy iść tą drogą razem z Bogiem. Ein wenig locker sein. Tak może troszeczkę poluzować. Ein wenig oberflächlich sein. Może troszeczkę być powierzchownym. Ein wenig fleischlich sein. Troszeczkę być cielesnym. Ein wenig weltlich sein. Troszeczkę być światowym. Das ist nicht der schmale Weg. To nie jest wąska droga. Lasst uns den schmalen Weg gehen. I chciejmy iść tą wąską drogą. Dann können wir mit Gott wandeln. Wtedy będziemy mogli chodzić z Bogiem. Aber es gibt etwas Drittes noch, das zu beachten ist. Ale jest jeszcze trzecia rzecz, na którą musimy zwrócić uwagę. Wenn man zusammen gehen will, jeżeli się chce iść razem, muss man nicht nur dasselbe Ziel haben und denselben Weg gehen. To nie tylko musimy mieć ten sam cel i nie tylko musimy iść tą samą drogą. Man muss auch dasselbe tempo haben. To również i musimy iść tym samym tempem. Wenn ich mit dem Flugzeug gekommen wäre und meine Frau mit der Eisenbahn, jeżeli ja bym chciał dojechać do was samolotem, a moja żona pociągiem, dann hätten wir nicht dasselbe tempo gehabt. To nie mielibyśmy wspólnego tempa, jednego tempa. Wir hätten nicht zusammen gehen können. I nie moglibyśmy razem iść. Selbst wenn wir beide über Wien gekommen wären. Nawet gdybyśmy obydwoje też zdążali do was przez Wiedeń.
Und so ist es auch, wenn wir mit Gott wandeln. I tak też ta sprawa wygląda z nami, jeżeli razem z jeżeli z Bogiem pielgrzymujemy. Wir dürfen Gott nicht vorauseilen. To nie możemy Boga wyprzedzać. Und nicht hinten nachhinken. I nie możemy też zostawać w tyle. Wir müssen auf seiner Höhe gehen. Więc musimy iść na tej samej wysokości. Und ich glaube, das dritte ist das schwierigste. Ja myślę, że ta trzecia rzecz jest najtrudniejsza. Mit vielen Herzensübungen verbunden. A łączy się z wieloma doświadczeniami naszego serca. Wir denken an Mose im Alter von 40 Jahren. Pomyślmy o Mojżeszu, który miał 40 lat. Tak ging er Gott voraus. On zaczął wyprzedzać Boga. Er wollte sein Volk retten von der Knechtschaft. On chciał wyzwolić swój naród z niewoli. Und es war nicht gut. I to nie było rzeczą dobrą. Im Alter von 80 Jahren hinkt er Gott hinten nach. A w wieku 80 lat on zaczął teraz odstawać z tyłu za Bogiem. Da wollte Gott ihn benutzen, das Volk hinauszuführen. Wtedy Bóg chciał go wykorzystać, aby wyprowadzić ten naród z niewoli. Mose wollte nicht mehr. A Mojżesz już wtedy nie chciał. Er sagt, sende doch, wenn du senden willst. Powiedział nawet, poślij, kogo chcesz posłać. Also, dasselbe Ziel. A więc musimy mieć ten sam cel. Dasselbe Weg. Musimy iść tą samą drogą. Dasselbe Tempo. I musimy iść tym samym tempem. Henoch begann mit Gott zu wandeln im Alter von 65 Jahren. Henoch rozpoczął chodzenie z Bogiem w wieku 65 lat. Die Menschen sind damals viel älter geworden. Ludzie w tamtych czasach stawali się dużo, dużo starszymi. Und ein 65-jähriger Mann war noch ein junger Mann. I 65-letni mężczyzna był jeszcze młodym mężczyzną. Und wir können das sehr auf die Jungen hier anwenden und auf sie legen. I możemy to teraz zastosować w stosunku do was wszystkich młodych. Es gab ein Ereignis bei Henoch, das ihn dazu führte, mit Gott zu wandeln. Gdyż było pewne zdarzenie, które Henocha do tego skłoniło, aby chodzić z Bogiem. Das war die Geburt seines ersten Kindes. A mianowicie były to narodziny jego pierwszego dziecka. Er hatte Methusala auf dem Arm. On miał na swoim ręku właśnie Metuszelacha. Da können wir gar nicht so recht vorstellen. Nie potrafimy sobie tego właściwie wyobrazić. Ein Methusala stellen wir uns fast 1000 Jahre alt vor mit weißem Bart. Z pewnością Metuszelacha wyobrażamy sobie jako męża, który ma prawie 1000 lat, z długą białą brodą. Es ist bis jetzt der älteste, der Mensch, der am ältesten geworden ist, das wir wissen. Wiemy o nim, że dotychczas on jest jedynym znanym człowiekiem na ziemi, który najdłużej na tej ziemi żył. Aber dieser Methuselah war auch einmal ein Baby. Ale ten Metuszelach był kiedyś również i niemowlęciem. Und lag auf dem Arm seines Vaters. I on również też spoczywał na ręku jego ojca. Wenn jemand mit Gott wandelt und er ist unverheiratet allein, jeżeli ktoś z Bogiem chodzi i jest niezamężny czy nieżonaty, samotny, dann hat er den Segen davon persönlich. To odnosi z tego osobiste błogosławieństwo. Wenn er verheiratet ist, hat seine Frau auch den Segen. Jeżeli jest żonaty, to również i jego żona odnosi to błogosławieństwo. Und wenn er Kinder hat, haben die Kinder auch den Segen. Jeżeli ma dzieci, to również i dzieci odbierają to błogosławieństwo. Und wenn er nicht mit Gott wandelt, a jeżeli nie chodzi z Bogiem, dann leidet seine Frau und seine Kinder unter seiner Haltung. To cierpi na tym jego żona i jego dzieci, na skutek jego takiego nastawienia. Das hat Henoch erkannt. To właśnie poznał Henoch. Und darum begann er mit Gott zu wandeln. I dlatego on zaczął chodzić z Bogiem. Und ich möchte euch junge
Brüder ansprechen. I chciałbym teraz skierować się do was, młodych braci. Dir heranwächst und einmal heiratet und Kinder habt. Którzy dorastacie i którzy już może jesteście żonaci i może już macie dzieci. Es ist wichtig, dass ihr diesen Herzensentschluss fasst, mit Gott zu wandeln. Jest to bardzo ważne, abyście w sercu podjęli to postanowienie, aby chodzić z Bogiem. Man kann die Jugend sorglos verträumen. Można i przepędzić tą młodość bez trosko. Und muss mal später klagen um verlorene Tage. A później będziemy narzekać z powodu straconych dni. Das möchte ich euch nicht wünschen. O, nie chciałbym, aby to wam się przytrafiło. Wandelt mit Gott. Chodzić z Bogiem. Und dann werdet ihr Gnade finden, das zu tun in eurem ganzen Leben. A wtedy znajdziecie też i łaskę, aby tak samo czynić przez całe wasze życie. Die Jugend ist die Zeit der Entscheidungen. Gdyż młodość to czas podejmowania decyzji. Henoch entschied sich für einen Wandel mit Gott. Henoch podjął tą decyzję, aby chodzić z Bogiem. Und er wandelte mit Gott, bis sein Leben auf Erden zu Ende ging. I on chodził z Bogiem, aż jego życie na tej ziemi się skończyło. Und er erfuhr dieses Besondere, dass er entrückt wurde in den Himmel. I on doświadczył też i tej szczególnej rzeczy, że został żywo zabrany do nieba. Und in, auf diesem Wandel mit Gott hat er von Gott gezeugt. I chodząc z Bogiem, on w czasie tej drogi świadczył o Bogu. Wir gehen zum Judasbrief. Musimy przejść w tym celu do listu Judy. Vers 14 bis 15. I przeczytamy w tym liście Judy wiersze od 14 do 15. List Judy, 14-15 wiersz. O nich też prorokował Henoch, siódmy potomek po Adamie, mówiąc: oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili, i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. Hier haben wir das zweifache Zeugnis von Henoch. Tutaj mamy zapisane dwojakie świadectwo o Henochu. Er zeugte davon, dass Menschen gerettet werden können. On o tym świadczył, że ludzie mogą być zbawieni. Das wird in diesem ersten Satz klar. Der Herr ist gekommen mit seinen heiligen tausend. To w pierwszym tym zdaniu jest jasno zobrazowane: oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych. Er zeugte davon, dass Menschen die Möglichkeit haben, zu Gott zu gehen. On o tym świadczył, że ludzie, którzy skorzystali z tej możliwości, aby przyjść do Boga, die Rettung Gottes anzunehmen, i przyjęli to zbawienie Boże, und sie gehören dann zu diesen heiligen tausend, mit denen er kommt. I oni należeli do tych uratowanych, zbawionych tysięcy, z którymi on, czyli Pan, przychodzi. Erzeugte aber auch vom Gericht. Ale ten Henoch również świadczył o sądzie. Über die gottlosen Menschen, die das die Rettung verschmähen. Świadczył o tym sądzie nad ludźmi bezbożnymi, którzy pogardzili tym zbawieniem. Auf seinem Wandel mit Gott zeugte Henoch von Gott. Tak, w czasie swojego chodzenia z Bogiem Henoch świadczył o Bogu. Und darum zeugte Gott von Henoch. I dlatego Bóg to poświadczył o Henochu. Hebräer Kapitel 11. Hebrajczyków 11 rozdział czytamy. Vers 5 und 6. Piąty i szósty wiersz.
Hebrajczyków, 11 rozdział, 5 i 6 wiersz. Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci, i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Hat das Zeugnis, dass Gott wohlgefallen hat. On otrzymał to świadectwo, że jest miły, przyjemny dla Boga. Gott zeugte von ihm. Bóg świadczył o nim. Und stellt ihn uns allen heute als Vorbild hin. I on nam wszystkim jest teraz przedstawiony jako wzór do naśladowania. In Epheser 5 sehen wir drei Charakterzüge unseres Wandels. W liście do Efezjan, w 5 rozdziale, oglądamy trzy cechy charakteryzujące nasze pielgrzymowanie. Glaubende Menschen wandeln in Liebe. Wierzący ludzie pielgrzymują w miłości. Glaubende Menschen wandeln als Kinder des Lichts. Wierzący ludzie chodzą jako dzieci światłości. Und glaubende Menschen wandeln in Weisheit. I wierzący ludzie chodzą w mądrości. In Vers 1 von Epheser 5 haben wir einen hohen Aufruf. W pierwszym wierszu, w tym 5 rozdziale do Efezjan, mamy zapisane bardzo wzniosłe wezwanie. Wir sollen Nachahmer Gottes sein. Mamy być naśladowcami Boga. Etwas höheres kann es nicht geben. Czegoś większego nie ma na tej ziemi. Und wir haben ein hohes Vorbild. A my mamy też i wielki wzór do naśladowania. Ist unser Herr Jesus. To jest nasz Pan Jezus, der sich ganz Gott gegeben hat. Który samego siebie całkowicie Bogu darował, czy oddał. Und dadurch, dass sich ganz Gott gegeben hat, i z tego powodu, że On w pełni samego siebie Bogu darował, hat sich auch ganz uns gegeben. Też i w ten sposób siebie samego w pełni nam darował. Das ist ein wichtiger Grundsatz in Vers 2. To jest bardzo ważna zasada zapisana w drugim wierszu. In dem Maß, in dem du dich Gott gibst, w tej mierze, w jakiej ty siebie samego Bogu dajesz, in dem Maß gibst du dich auch den Geschwistern. W tej mierze również też i dajesz siebie samego współwierzącym. Das ist die Belehrung dieses zweiten Verses. Takie jest pouczenie z tego drugiego wiersza, 5 rozdział Efezjan. Wandel in Liebe bedeutet wandel nach Zuneigungen. Chodzić w miłości to chodzić również też i według tej przychylności. Liebe zum Herrn. Miłość do Pana. Liebe zu den Geschwistern. I miłość do współwierzących. In Vers 8 werden wir aufgefordert, als Kinder des Lichts zu wandeln. W wierszu 8 jesteśmy wzywani, abyśmy chodzili jako dzieci światłości. Und der Apostel erinnert uns daran, was wir waren vor der Bekehrung. A apostoł nam przypomina o tym, kim byliśmy przed nawróceniem. Da waren wir in der Finsternis. Mianowicie byliśmy w ciemności. Aber das ist im Kolosserbrief. Ale tak jest pokazane to w liście do Kolosan. Auch Petrus spricht so. Również i Piotr w ten sposób mówi, dass wir aus der Finsternis gekommen sind. Że my z ciemności przyszliśmy. Aber der Epheserbrief sagt noch mehr. Ale list do Efezjan mówi jeszcze coś więcej. Einst waren wir Finsternis. Wir selbst. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a więc my byliśmy ciemnością. Und durch den Glauben an den Herrn Jesus sind wir Licht in dem Herrn geworden. A przez wiarę w Pana Jezusa staliśmy się światłością w Panu. Das ist wahr von euch allen, die an den Herrn Jesus glauben. To jest prawdą o was wszystkich, którzy w Pana wierzycie. Ihr seid Licht in dem Herrn. Wy jesteście światłością w Panu.
Und jetzt werden wir aufgefordert zu wandeln als Kinder des Lichts. I teraz jesteśmy wzywani, aby tak pielgrzymować jako dzieci światłości. Unsere Praxis soll den Maßstab nehmen an unserer Stellung. I nasze praktyczne życie powinno czerpać swoje wzorce według stanowiska, do jakiego zostaliśmy powołani. Und diese Frucht des Lichts ist eine Frucht mit drei Charakterzügen. I w 9 wierszu oglądamy owoc światłości, który jest jednym owocem, ale cechującym się trzema cechami. Es ist auch so mit der Frucht des Geistes. Tak samo też i sprawa wygląda z owocem ducha. Da gibt's nicht 11 Früchte. Gdyż nie ma 11 owoców ducha. Gibt's nur eine Frucht. Jest tylko jeden owoc. In der Sonntagsschulfeier bei uns wird das manchmal vorgestellt. W tym spotkaniu dzieci na Nowy Rok czasami jest to też obrazowane przez dzieci. Mit einer Traube. Mianowicie w postaci grona winogron, und jedes kiści winogron. Einzelne Teil, Liebe, Freude, Friede, jedes ist eine Frucht. I tam jest to zobrazowane w taki sposób, że każde pojedyncze grono tej kiści winogron obrazuje jeden z owoców ducha, czyli radość, miłość, pokój. Und das ist auch nicht verkehrt. I to też nie jest błędnie pokazane. So kann man es den Kinderherzen vorstellen. W ten sposób można to przedstawić sercom dzieci. Aber es ist dennoch eine Frucht mit verschiedenen Charakterzügen. Ale pomimo wszystko, podkreślam to, jest to jeden owoc cechujący się różnorodnymi cechami. Und das ist hier auch so. I tak samo też i w tym przypadku, tak samo to wygląda sprawa. Jeder unserer Aktionen soll charakterisiert sein durch diese drei Dinge. Każda z akcji, jaką przeprowadzamy w życiu, ma się charakteryzować tymi trzema cechami owocu światłości. 9 wiersz. Durch Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Ma się cechować dobrocią, sprawiedliwością i prawdą. Jede unserer Handlungen soll charakterisiert sein durch Güte. Każdy nasz czyn ma się charakteryzować dobrocią. Aber es soll auch gerecht sein. Ale również powinien być sprawiedliwy. Das heißt in Übereinstimmung mit Gottes Gedanken. To znaczy ma być zgodny z Bożymi myślami. Aber auch indem man jedem seinen Teil gibt. Ale również i w tym względzie, że każdemu udziela taką samą część, czy wenn jego ich, część. Wenn ich von einer langen Reise nach Hause gekommen bin, gdy z długiej podróży wracałem do domu, habe ich manchmal meinen Kindern Schokoladen gebracht. Czasami przywoziłem dla moich dzieci czekolady. Und das war Güte. To była dobroć. Aber wenn ich nicht jedem Kind die gleich große Schokolade gegeben habe, ale jeśli bym nie dał każdemu z dzieci takiej samej wielkości czekoladę, dann wäre das wohl Güte gewesen, aber nicht gerecht. To z pewnością byłaby to dobroć, ale na pewno nie byłaby sprawiedliwa. Und so soll jede unserer Handlungen auch gerecht sein. I tak każdy z naszych czynów powinien być sprawiedliwy. Und sie soll wahr sein. I powinien być prawdą. Und dann kommen wir zum dritten, zum Wandel in Weisheit. I przejdźmy do trzeciej rzeczy, czyli do pielgrzymowania w mądrości. Das ist Liebe und Licht richtig in die Umstände hinein anzuwenden. A to oznacza, abyśmy we właściwy sposób miłość i światłość odpowiednio do okoliczności, w jakich się znajdujemy, zastosowali. Dazu braucht es Sorgfalt. W tym celu potrzebujemy też i Sorgfalt in Vers 15. Ach, wir sorgfaltig wandeln. Pilności. Do tego potrzebujemy pilności. Da kann man nicht
eilen in einer Handlung, sondern muss sie sorgfältig oder wohl überlegt. Staranności raczej. Więc nie można w jakimś czynie się spieszyć, należy go wykonywać starannie. Und Weisheit ist die gelegene Zeit auskaufen. Ich weiß nicht, was dabei steht in Vers 16. Gelegene Zeit auskaufen. Das ist Weisheit. A mądrością jest to, co jest zapisane w wierszu 16, wykorzystując albo wykupując czas sposobny do tego działania. Dieser Satz bedeutet nicht, dass man ununterbrochen aktiv sein soll, das wird manchmal so verstanden. To zdanie nie oznacza tego, tak jak niektórzy czasami to rozumieją, że w nieprzerwany sposób należy być aktywnym. Sondern im richtigen Moment das richtige tun. Ale tutaj chodzi o to, aby we właściwym momencie uczynić to, co jest właściwe. Und das dann noch auf die richtige Weise. A do tego jeszcze we właściwy sposób. Ich möchte Maria von Bethanien vorstellen. Chciałbym waszym oczu przedstawić tą Marię z Betanii, die den Herrn salbte, która namaściła Pana. Im richtigen Moment, auf die rechte Weise. Ona to uczyniła we właściwej chwili i we właściwy sposób. Andere Frauen wollten das auch tun, inne niewiasty chciały też tego dokonać, aber sie kamen zu spät. Ale one przyszły za późno. Wir sollen erfüllt sein, was der Wille des Herrn ist. Powinniśmy być również też i wypełnieni tym, co jest wolą Pańską. Und nicht durch weltliche Einflüsse, durch weltliche Dinge beeinflusst sein. I nie mamy być też i pod wpływem, pod działaniem światowych wpływów. Wenn wir in Weisheit wandeln, jeżeli w mądrości będziemy chodzili, dann hat das drei Ergebnisse. To będzie miało trojakie skutki. Erstens Freude. Po pierwsze radość. Das wird ausgedrückt in Lobliedern und geistlichen Liedern. A jest to tutaj zobrazowane, czy będzie się wyrażało przez pieśni pochwalne i pieśni duchowe. Vers 19. To o tym mówi wiersz 19. Dann in Vers 20 das zweite, Dankbarkeit. A druga rzecz to jest zapisana w wierszu 20, mianowicie wdzięczność. Die höchste Forderung für Dankbarkeit in der Heiligen Schrift hier. Tutaj oglądamy najwznioślejsze wezwanie do wdzięczności z całego Pisma Świętego. Danksagend alle Zeit für alles. Dziękując zawsze za wszystko. Für das Gute und das Schwere. Za dobre i za ciężkie, trudne rzeczy. In Vers 21 haben wir das dritte Ergebnis. I w wierszu 21 oglądamy trzeci skutek. Einander unterwürfig in der Furcht Christi. Ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Das Gegenteil ist Auflehnung. Przeciwnością tego wiersza to jest wynoszenie się. Auflehnung gegeneinander ist ein zerstörender Grundsatz. Wynosić się jeden przed drugim jest to działanie albo zasada niszczycielska. Ihr wisst, dass alle, die verheiratet sind, dass das so ist. Wy wszyscy, którzy jesteście w małżeństwach, doskonale wiecie, że zastosowanie tego byłoby niszczycielskie dla związku. Wenn Ehepaare sich gegeneinander auflehnen, zerstört das die Ehe. Jeżeli para małżeńska będzie się nawzajem wynosić jeden przed drugim, będzie to niszczycielskie dla ich związku. Aber Unterwürfigkeit ist ein heilender Grundsatz. Ale poddawanie się jeden drugiemu jest zasadą leczącą wszystko. Das gilt hier in Vers 21 nicht nur für die Frauen. Ten wiersz 21 nie tylko jest dotyczący niewiast. Später schon, ab Vers 22. W następnym wierszu owszem, ale to jest wiersz 22. Aber hier sind Männer und Frauen gemeint. Ale w 21 jest to słowo skierowane zarówno do mężczyzn, jak i do niewiast. Und es ist auch gut, wenn Ehemänner
auf einen guten Rat ihrer Frauen hören können. I dobrze będzie, jeżeli mężowie posłuchają dobrej rady swoich małżonek. Das ist zum Segen und Gedeihen im Eheleben. I będzie to błogosławieństwem i będzie służyło ku wzrostowi ich małżeństwa. Freude, Dank, Unterwürfigkeit. Radość, dziękczynienie i poddanie się. Das ist das Ergebnis des Wandelns in Weisheit. Taki jest skutek chodzenia w mądrości. Wir gehen zu Psalm 23. I teraz przejdźmy do Psalmu 23. Auf unserem Wandel zum Himmel gibt es nur, nicht nur helle Tage. W trakcie naszej pielgrzymki do nieba zdarzają się nie tylko jasne, świetliste dni. Es gibt Tage, wo die Schatten des Todes sich auf uns legen. Są również i takie dni, w których i cień śmierci kładzie się na nas. Das ist nicht leicht. I nie jest to rzeczą łatwą. Es kann sein, dass jemand heimgegangen ist, der uns nahe steht. Bo zdarza się, że odchodzi do Pana, do domu ktoś, kto jest dla nas bliskim. Dann legen die Schatten des Todes sich auf uns. Wtedy te cienie śmierci kładą się i na nas. Es kann auch sein, dass wir selbst an der Schwelle der Ewigkeit stehen. Może i tak się zdarzyć, że i my możemy stać na progu wieczności. Und da sagt der Psalmschreiber David. I co do tego ten pisarz tego psalmu Dawid powiedział: Fürchte ich nichts Übles. Nie będę się bał złego. Die normale Empfindung ist, wenn die Schatten des Todes sich auf einen Weg legen. To jest rzeczą normalną, że gdy ten cień śmierci znajdzie się na ścieżce naszego życia, das Furcht kommt in das Herz. Że pojawi się w naszym sercu strach. Angst. Strach. Aber der Psalmist sagt, ich fürchte nichts Übles. Ale psalmista mówi tutaj, zła się nie ulęknę. Und zwar nicht, weil die Schatten des Todes eine leichte Sache ist. A to nie z tego powodu, że ten cień śmierci jest taką lekką sprawą. Sondern weil er bei uns ist. Ale z tego powodu, że on jest z nami. Es ist interessant in Psalm 23. Jest to rzeczą interesującą w tym psalmie 23. Es ist der Teil der Heiligen Schrift, der am besten bekannt ist bei den Menschen. Jest to taki urywek z Pisma Świętego, który jest najlepiej znany wśród wszystkich ludzi na ziemi. Und wir können nicht ermessen. I nie jesteśmy w stanie tego zmierzyć. Was für ein Segen auf diesem Psalm hervorgegangen ist in diesen 3000 Jahren. Seitdem er in der Bibel steht. Jakie błogosławieństwo z tego psalmu płynęło przez 3000 lat od czasu, gdy ten psalm został napisany dla wszystkich ludzi w tym okresie. Wie viele er getröstet hat. Jakże wielu z tych ludzi zostało pocieszonych. Wie vielen er wieder Mut gegeben hat. Jakże wielu doznało zachęty. Wie vielen er die Angst genommen hat. Jakże wielu pozbyło się swojego strachu. Und David schreibt vom Herrn und sagt er. A Dawid pisze tutaj o Panu i do niego zwraca się on. Er lagert mich. To on pasie mnie. Er erquickt mich. To on mnie odżywia. Er leitet mich. On mnie prowadzi. Aber wenn es dann dunkel wird, ale gdy staje się ciemno, dann spricht er ihn direkt an.
to bezpośrednio o nim, do niego się zwraca. Sagt er nicht, er ist bei mir? To tutaj nie mówi, on jest ze mną. Sagt er, du bist bei mir. Ale on mówi, boś ty ze mną jest. Und das ist das Vorrecht von uns, wenn die Schatten des Todes auf uns liegen. I taki jest nasz właśnie też przywilej, gdy spocznie na nas cień śmierci. Dann können wir unseren Herrn ansprechen. Wtedy możemy też i zwrócić się do naszego Pana. Du bist bei mir. Ty jesteś ze mną. Und dann schwindet die Angst. I wtedy może zniknąć strach. Und es entsteht Trost. A pozostaje pociecha. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. A laska twoja i kij twój mnie pocieszają. Man braucht nie so viel Hilfe, wie wenn es dunkel wird. Nigdy człowiek tak bardzo nie potrzebuje pomocy, jak właśnie wtedy, gdy wokoło niego robi się ciemno. Gerade dann ist man angewiesen auf die Führung des Herrn. Akurat wtedy człowiek jest zdany najbardziej na prowadzenie Pana. Und der Stecken und der Stab sprechen von Bewahrung, von Schutz durch unseren Herrn und von Führung. A ta laska i ten kij mówią obrazowo o ochronie ze strony naszego Pana i o jego prowadzeniu. Er führt. On prowadzi. Und wir haben es nie so nötig, wie wenn schwere Zeiten in unser Leben kommen. I nigdy tak bardzo tego nie potrzebujemy, jak właśnie wtedy, gdy trudne czasy nastają w naszym życiu. In Vers 6 sagt der Schreiber, a w wierszu 6 pisarz tego psalmu mówi, Güte und Huld, dobroć i łaska. Güte ist eine Haltung. Dobroć to jest swego rodzaju nastawienie. Und Huld ist eine Aktion, wenn ich das richtig verstehe. I jeśli dobrze to rozumiem, to łaska to wyraża się przede wszystkim w akcji. Das ist, was der Herr tut mit uns. To jest właśnie to, co Pan z nami czyni. Er hat eine Haltung der Güte zu uns. On właśnie jest nastawiony do nas w dobroci swojej. Und huldvoll greift er ein in unsere Schwierigkeit. I łaskawie wkracza w nasze okoliczności życia. Und es steht, sie werden mir folgen. A tu dalej jest napisane, one będą mi towarzyszyć. Alle Tage meines Lebens. Przez wszystkie dni życia mego. Im Moment erkennt man manchmal die Güte und die Huld nicht. Może się zdarzyć, że w jakimś momencie nie poznamy, nie rozpoznamy tej dobroci i łaski Pana. Aber im Rückblick auf schwere Zeiten erkennt man sie. Ale spoglądając wstecz na te ciężkie czasy, z pewnością je rozpoznamy. Ich denke an meine Operation. Ja wspominam sobie moją operację. Und die große Schwachheit nach der Operation. A szczególnie tę wielką słabość, jaka nastała po operacji. Und es war keine Kraft da zu beten. Także nie miałem siły nawet modlić się. Keine Kraft die Bibel zu lesen. Nie miałem siły, aby czytać Biblię. Und erst nachher, im Rückblick, erkannte ich, Güte und Huld hat mich begleitet in diesen Tagen. A dopiero po przeminięciu tego czasu, patrząc wstecz, rozpoznałem, że dobroć i łaska towarzyszyły mi przez wszystkie te dni. Sie werden mir folgen, im Rückblick erkennen wir sie alle Tage unseres Lebens. I patrząc wstecz, możemy to zauważyć, że będą mi towarzyszyły przez wszystkie dni życia mego. Und was immer noch geschehen mag in unserem Leben. Obojętnie, co by jeszcze się zdarzyło w naszym życiu. Wir werden wohnen im Haus des Herrn. Będziemy mieszkali w domu Pańskim. Und wir Gläubige der Zeit der Gnade sagen, a my wierzący z obecnego czasu łaski mówimy, wir werden eingehen in das Haus des Vaters. Że my wejdziemy do domu ojcowskiego.
Und dort werden wir die Herrlichkeit des Herrn Jesus sehen. Tam będziemy oglądali chwałę Pana Jezusa. Dieser Strom der Liebe, der aus dem Herzen des Vaters zum Sohn fließt. Będziemy oglądali ten strumień miłości, który ze serca ojcowskiego wypływa do Syna. Diese Liebe des Vaters, die den Sohn umstrahlt. Ta miłość ojcowska, która opromieniuje Syna. Und dann werden wir uns ganz vergessen. A wtedy całkowicie zapomnimy o nas samych. Und werden nur noch ihn sehen. I będziemy tylko Jego widzieli. Und das wird tiefes, ewiges Glück sein. A wtedy będzie to dla nas głębokie i wieczne szczęście.